się odezwać, śmiało. 3, 2, 1. Czwarty telefon w sprawie tej zagadki. Słuchajcie, co się dzieje? Kto wie? 4 telefony, zagadka wciąż nierozwiązana. No, ktoś musi. 1000 złotych. Okrągły 1000. No, ale pytanie. Kto zna rozwiązanie i kto mi je tutaj poda? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Czy się słyszymy? Halo? Tak. No, wreszcie. Gdzie jest twarz? A5. A5. Nie. Znowu nie. 5. telefon, zagadka nierozwiązana. Słuchajcie, ja nie wiem, co mam robić. Zagadka jest naprawdę trudna, a jest 1000 złotych do wygrania. Nie no, musi ktoś rozwiązać tę zagadkę, nie ma innego wyjścia. 5 telefonów, tak, dobrze słyszycie, 5 telefonów i nie było dobrej odpowiedzi, nie strzelajcie. 1000 złotych, ale dla osoby, która jest uważna, która widzi ludzką twarz. 6. telefon, halo, halo? Tak, słucham. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? 2D. Nie 2D. Nie, reżyser mówi nie. Słuchajcie, 6. telefon. To z 7 musimy rozwiązać. 1000 złotych. Kto znajdzie twarz? Dobrze, niech będzie 1200. Co za historia. Słuchajcie, tego się nie spodziewałam. Wiedziałam, że zagadka jest trudna, no ale... 6 osób trafiło do studia przy okazji tej zagadki. I nikt jeszcze nie podał prawidłowego rozwiązania. A tutaj jest ludzka twarz. $1200. Dla kogoś, kto nie strzela. Kto doszukał się ludzkiej twarzy. No a jak widzicie, z tym strzelaniem dzisiaj to kiepski pomysł. Słuchajcie, łatwo jest trafić do studia, ale... trudno znaleźć odpowiedź. No dobrze, 1200 zł. Dla kogo? To następny. Słuchajcie, 6 telefonów w sprawie tej zagadki. Ona jest wciąż nierozwiązana. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Halo, halo? 7. telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Czy pani znalazła twarz? Tak. Poproszę. C4. Nie, nie, mało tego. Była taka odpowiedź. I ja mówiłam, że to nie jest dobra odpowiedź. Słuchajcie, ktoś musi poprawić. 7 telefonów w sprawie tej zagadki. Słuchajcie, takiej sytuacji to jeszcze nie miałam. Dobrze, niech będzie 1500. 1500 złotych. Szukamy ludzkiej twarzy. Szukamy, nie strzelamy, bo z tym strzelaniem nie wychodzi dobrze. Jak sami widzicie, 7 telefonów. I co? No dobrze, czekam na kogoś, kto jest pewien swojej odpowiedzi. Ktoś musi rozwiązać tę zagadkę. 7 telefonów w sprawie tej zagadki. Wiem, że jest ekstremalnie trudna, ale 7 osób trafiło do studia przy okazji tej zagadki. Nikt nie podał rozwiązania. No, halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? C4. No nie, nie, słuchajcie, jak to możliwe? Przed chwilą słyszałam tę odpowiedź i mówiłam, że nie, że nie, że to nie jest dobra odpowiedź. 8 telefonów. Słuchajcie, nie ukrywam, jestem bardzo, bardzo zaskoczona. 1500 złotych do wygrania, 8. telefon i ja nie usłyszałam rozwiązania. Dobrze, może z 9. Będę czekała do skutku. Tutaj jest ludzka twarz. Halo, halo, dzień, 9. telefon. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? A5. A5, nie. Nie, no tam nic nie ma przecież. Nie A5.
Dobrze, proszę, 10 telefon. A 5 jest, no co tam może być? Słuchajcie, tam jest sama trawa, jakieś tło. Jak tam się mogła ukryć ludzka twarz? Kto następny? 1500 do wygrania. No, słuchajcie, będziemy grali do skutku. Zaproponowałam te pieniądze, chcę te pieniądze rozdać. 9 telefonów w sprawie tej zagadki. Bądźcie czujni, nie strzelajcie, nie powtarzajcie odpowiedzi. Halo, halo? Słucham. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? D1. Jeszcze raz? D1. D1? Nie, nie, tu nie ma twarzy. Słuchajcie, trudno, czekam dalej. Niesamowita, niesamowita, naprawdę. 10 telefonów w sprawie tej zagadki, 10 błędnych odpowiedzi. Słuchajcie, taka historia nie zdarzyła mi się w tym programie nigdy. Halo, halo? Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? B3. Nie. Wciąż słyszę nie w reżyserce. 11 telefon. 11 złych odpowiedzi. No dobrze, czekam. No, co mi pozostaje? 1500 złotych do rozdania. Ja bym chciała te pieniądze komuś z was oddać, więc leciutka podpowiedź. Tutaj gdzieś musi być twarz. ABC, 1, 2, 3. 11 złych odpowiedzi. Co się dzieje? Czy ktoś widzi ludzką twarz? No, ktoś musi ją widzieć. 11 błędnych odpowiedzi. A ta twarz tutaj jest. I czekasz, ktoś ją wskaże i zabierze 1500 złotych. Kto? Tysiąc 500 złotych. Jedenaście złych odpowiedzi. A tutaj jest ludzka twarz. Ktoś musi ją znaleźć. Może trudno ją zauważyć. Jedenaście złych odpowiedzi. Kto odpowie poprawnie? To zawiera 1500 złotych. No, słuchajcie, jak długo mogę czekać? Musi być jedna osoba, która widzi. Halo, halo, może teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? B2. Jeszcze raz? B2. B2! Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wreszcie twierdząca odpowiedź ze strony reżyserki oczywiście zgadza się. Tak, ucho, tutaj, dokładnie. Tutaj jest ludzka twarz z profilu. Gratuluję pani serdecznie. 1500 dla pani. Oczywiście gratuluję również spostrzegawczości. A ja poproszę o kolejną zagadkę. No, słuchajcie, nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że udało nam się rozwiązać tę zagadkę. Już się trochę zmartwiłam. No nie... Jeszcze więcej kwadratów, jeszcze trudniej. A przy tamtej zagadce było 11 złych odpowiedzi. Dopiero 12 osoba sobie poradziła. Dobrze, to ja zaproponuję 2000. Myślę, że reżyserka nie będzie miała nic przeciwko temu. 2000 złotych. Tylko proszę, żeby osoby, które nie są pewne, nie dzwoniły.